A w porządku, tak sobie robię fryzurki. Bardzo trudną sceną była scena w Sobieszewie, kiedy musieliśmy zrzeszyć wielu statystów, którzy mieli do odegrania scenę taneczną. Zrobiliśmy wcześniej takie próby taneczne. Musiałam pokazywać statystom dokładnie, jak mają się poruszać. To wcześniej nie było trenowane, także wszyscy dowiedzieli się dopiero na planie, w jaki sposób będą tańczyć. Lokacja w Sobieszewie była przepiękna. Dom jest z 1840 roku. Jest to zagroda gburska, w skład której wchodzi park, staw i sad. Pierwotnie było tutaj aż 5 obiektów i taka ciekawostka dość smutna. Jeden z właścicieli zimą 1945 roku się zastrzelił, także ten dom ma taką swoją trochę mroczną stronę. Natomiast jako lokacja jest przepiękny, także zapraszam do środka. My jesteśmy parą dzisiejszego dnia, po prostu. Ja myślę na lepszą parę. Oczywiście. Pan Leszek Muchowiecki grał na akordeonie. Pan Leszek jest członkiem zespołu Jagódki. Także bardzo dziękujemy Jagódkom, które się również zaangażowały w produkcję tego filmu. Kaśka z Diabłem tak naprawdę była przez cały czas w stodole. Natomiast te wszystkie osoby, które pojawiły się wokół Kasi i które tańczyły na początku bardzo uśmiechnięte, to była tylko jej wyobraźnia. W momencie, kiedy Kaśka już coraz bardziej zaczęła sprzedawać tę swoją duszę w ognie piekielne, zaczęło do niej docierać, że coś jest nie tak, ponieważ te postacie zaczęły się robić coraz bardziej mroczne.